się wie, kiedy wiercić. Jest środa. Hej, cześć, siema, siema. Nie wiem, czy dam radę dzisiaj to nagrać. Przed chwilą nagrywam Siema, 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 elo, hej, dzień dobry. Z tej strony Julia Kostera. Witam cię na moim kanale. Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to znaczy, że tego typu content ci się podoba. Jeżeli ciekawi ten odcinek, zapraszam do obejrzenia do końca. No i nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj, a jeżeli film ci się spodoba, zostawić łapkę w górę. Dobra, dzisiaj przychodzę do was z kolejnym filmikiem typu makijażowym, z którego się bardzo, bardzo, bardzo cieszę, naprawdę. Przyszła mi tu taka paczka od Makeup Revolution, co znaczy, że patronem dzisiejszego odcinka jest Makeup Revolution. I naprawdę tak się cieszyłam z tej paczki, że to jest naprawdę super. Laski, jak kupujecie sobie kosmetyki, znacie to uczucie, kiedy się tak cieszycie, kiedy tylko je przetestujecie. Tak właśnie ja miałam dzisiaj, kiedy właśnie robiłam ten makijaż. Z góry mówię, nie jestem profesjonalistką, makijaż robię sobie dla zabawy, dopiero się uczę. I mam nadzieję, że z każdym filmikiem będzie on coraz lepszy. Tymczasem, już wam pokazywałam na Instagramie i na Snapie, że nagram filmik, w którym zrobię unboxing tej paczki. Ja już sama ją odpakowałam, ale nie testowałam praktycznie niczego. Przetestowałam raptem kilka rzeczy, to znaczy jedną paletkę i trzy pomadki, które jakby będą takimi wstawkami tutaj zaraz. Pudło już otworzone i pokazuję wam po kolei. Jezus, nie wiem, od czego zacząć, ale chyba zaczniemy w sumie od rozświetlaczy, bo nie nałożyłam dzisiaj jeszcze rozświetlacza, to jest mój naturalny highlight. Ja nie potrzebuję w sumie rozświetlacza, zawsze mam highlight na twarzy, ale... Mam tu, Jezu, tyle rzeczy, nie wiem, od czego się zabrać, ale zacznijmy od standardów. Jakiś czas temu, wydaje mi się, że około miesiąc temu, pokazywałam wam na moim Snapie, że kupiłam sobie właśnie takie serduszko z Makeup Revolution, a dzisiaj mam takie trzy serduszka w różnych kolorach oraz jeden diamencik, którego w sumie jeszcze nie widziałam w sklepach, więc jestem strasznie ciekawa. Oprócz tego, jeżeli chodzi o rozświetlacze, mam taką mini czekoladkę, na którą się długo czaiłam. Jak testowałam je w sklepie, stwierdziłam, że w najbliższym czasie chociaż jedną muszę sobie kupić. A tutaj super miła niespodzianka, naprawdę. I oprócz tych takich pojedynczych rozświetlaczy mam paletę rozświetlaczy. Boże święty, jak ja się cieszę. Zrobimy teraz sobie w ogóle swatche tych wszystkich rozświetlaczy. Ja wam coś o nich powiem generalnie, który mi się najbardziej podoba, który się najbardziej opłaca kupować. Dużo osób się mnie ostatnio pytało o rozświetlacz, jaki używam. Właśnie używam tego typu serduszka, zwykłego, podstawowego, srebrnego. Boże, zacznijmy. W ogóle muszę to wszystko odpakować, więc potrzebuję nożyczki. Pierwsze serduszko jest, z tego co widzę, złote. A opakowania, powiem wam, że wydaje mi się, że Revolution to jest taka marka, która naprawdę mega przywiązuje uwagę do designu, ponieważ te kosmetyki są po prostu śliczne, naprawdę. Pudełko jest takie, to ma tak jakby odbicie lustrzane, o, nawet widzę w sumie w tym siebie. I tak, jak to wygląda, zaraz zobaczymy. W takim kwadratowym pudełeczku wychodzi takie serduszko. I w ogóle wydaje mi się, że to jest trochę inne, bo jakby jak ja mam to moje serduszko, to ta okładka się chyba nie świeci, zaraz zobaczę w sumie. Tak, miałam rację, to jest moje, które używam, to jest Goodness of Love. I ja mam właśnie takie o i go używam już od właśnie dobrych dwóch miesięcy albo miesiąca. Nie, chyba dwóch. A teraz mam właśnie takie, nazywa się to serduszko Lightning. No i porównując, tak, jest zło... Te. Już wam tutaj mogę nawet pokazać z bliska te dwa. To jest to, które przed chwilą otworzyłam, to jest to, które używam. I jak widzicie, to wpada w taki róż, to jest kompletnie żółto-złote. I już wam robię tego swatcha, sama się nie mogę doczekać, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Nie wiem, czy widać, mam nadzieję, że widać, bo generalnie powiem wam, że rozświetlacz jest bardzo suchy. Trochę się zdziwiłam, ponieważ ten mój, co mam, nie jest aż tak bardzo suchy jak ten. Ten natomiast ma w sobie takie małe drobinki brokatowe, w sumie to nawet widać, jak się tak pokaże pod światło. Jak tak wam pokazuję, widać, że on ma takie drobinki. Ten mój nie ma takich drobinek, jest jakby jednolity. Ten jest strasznie taki suchy, szorstki i tak jak powiedziałam, z takimi drobinkami brokatu. Swatche będę wam pokazywać z lampą z telefonu, bo w sumie tutaj wygląda widać najlepiej. Powiem wam, że to naprawdę jest dziwne, ponieważ w opakowaniu jest żółty, a na mojej ręce wygląda bardziej srebrno. I w sumie bardzo mi się podoba, jest podobny do tego mojego i uważam, że jest w sumie spoko bardzo, ale jestem ciekawa każdego kolejnego, ponieważ tutaj mam teraz kolejny kolor. Mam tutaj właśnie kolejne serduszko, tutaj macie jego nazwę, ponieważ będziecie śmiać pewnie z mojego angielskiego. I tu jest Peachy Pink Kisses, co oznacza, że będziemy mieć taką właśnie
brzoskwiniowo-różowy kolor, tak mi się przynajmniej wydaje. I ja zawsze, jak robię jakąś recenzję czegoś, coś otwieram, wszystkim się tak jaram, że to jest hit za każdym razem. O, tu z kolei to opakowanie wygląda inaczej, ponieważ już się tak nie błyszczy. Jest w kolorze że tego pudełeczka, jak widzicie. Mamy taki pomarańczowy, różowy i w sumie złoty, tak mogę to powiedzieć. Sobie wezmę jeden palec, ten pomarańczowy. Wygląda on tak. Różowy. I ten ostatni wygląda w sumie jak biały. Dzisiaj będę dosłownie cała w rozświetlaczach, ale tak to wygląda. I naprawdę są śliczne. W tej kamerze niestety tak tego nie widać, więc ja wam tutaj wkleję zaraz zdjęcie, jak to wygląda na zdjęciu robionym właśnie telefonem z flashem, ponieważ naprawdę wow. Nie wiem, ja kocham rozświetlacze, szczególnie, że właśnie zawsze używałam takich typowych srebrnych, bo ja, tak jak powiedziałam, właśnie jestem fanką zimnych rozświetlaczy. Teraz będę miała taki wybór, że naprawdę hit. Kolejne serduszko mnie trochę zadziwiło, naprawdę, bo jak widać, to jest takie holo opakowanie, bardzo mi się podoba też. I mamy taki, no opakowanie wygląda jak brązowy, ale wydaje mi się, że to może być w stylu złotego. Różowy, ciemny różowy, taki żółto-biały w sumie i ten podchodzi w taki fioletowy, ale zaraz się przekonamy. Niestety każdego serduszka nie będę testować na twarzy, bo gdybym miała właśnie robić sobie ten highlight na policzku, później to zmywać, nakładać od nowa podkład, robić highlight, to naprawdę za dużo zamieszania. Ale opakowanie jest takie holo, że wow, naprawdę. Boże, Julka, ja... Julka, nie podniecaj się tak wszystkim. Czy wy to widzicie? Tak serduszko wygląda w środku. No i w sumie to serio jest taki brązowy. Myślałam, że to nie będziesz taki brązowy, ale zaraz zobaczymy swatche. Brązowy na palcu jest różowy. O, wow, tutaj jestem w szoku, jakie to jest mocne. Ja naprawdę, ja nie grzebię w tym rozświetlaczu, tylko raz przejeżdżam palcem i naprawdę jestem w szoku. Tak wygląda ten kolejny różowy. Tak ten biały, to jest tak mocne, że aż sama jestem w szoku tego pigmentu. A tak wygląda ten ostatni. Strasznie podobny do tego poprzedniego w sumie. Ja to słyszę, naprawdę robię jakoś krzywo, ale tak to wszystko wygląda od początku samego do teraz. Zaraz mi ręki braknie. Ale mamy kolejny diamencik, którego już nie widziałam. To jest kolor szampan i diamont. Diamont. Diament. Opakowanie również jest lustrem, nawet odbija się w sumie kamera. Z tyłu mamy narysowany diamencik oraz takie bąbelki jak ma szampan, także naprawdę moim zdaniem super pomysł. Odpakujmy. To jest ulubione uczucie. O, to się nie otwiera tak jak tamte serduszko od góry, tylko od boku, w tą stronę. Tylko serduszko się otwierało tak, to się otwiera tak bokiem. Tak wygląda opakowanie. A tak wygląda diamencik. I teraz lecę ze słoczami, tylko muszę sobie palce umyć. Tak to wygląda. I powiem wam, że te dwa po boku to są identyczne, mi się wydaje. A ten jeden po środku jest po prostu taki mega, po prostu złoty. Złoty się naprawdę mega błyszczy. I właśnie w porównaniu do tego pierwszego, to pierwsze serduszko, które było żółte, wydaje mi się, że ono jest naprawdę takie srebrne dość, tak jak widać. To jest złoty dopiero. Jedno wielkie... Wow. Dobra, perełeczki, ja lecę zmyć to wszystko i testujemy kolejne. Przyszedł czas na wyczekiwaną przeze mnie mini paletkę czekoladkę. Się nazywa Peach and Glow, co oznacza brzoskwinia i glow. Już po prostu jestem półanglojęzyczna. Żartuję. Boże święty, mega urocza. Tu jest lusterko. A na dole mamy właśnie rozświetlacze. Tutaj są jakby takie trzy paski. Minimalnie widać. Tu jest taki najbardziej złoty, jasnoróżowy, taki właśnie brzoskwiniowy. I ten taki ciemniejszy. A tu jest taka typowa róż z brzoskwinią. I naprawdę zobaczymy, jak to wygląda na ręce. I to jest ten największy. I to jest właśnie taki typowo różowo-brzoskwiniowy. Bardzo uważam, że jest ładny. To jest ten złoty. I jeżeli mam porównywać tego diamentu, nie potrafię mówić, to jest taki naprawdę jasny złoto. Tam było takie ciemne złoto i uważam, że tamto szczerze jest ładniejsze. To jest taki właśnie w sumie szampański, bym powiedziała. A tutaj z powrotem taki różowo-brzoskwiniowy, tylko że delikatniejszy. Tak wyglądają swatche. Już znalazłam idealny sposób na pokazywanie wam tych swatchy. Wszystkie mają taką barwę lekko różową, oprócz właśnie tego złotego. Pomieszam te trzy i nałożę sobie na policzek. Zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądało, bo mówię, właśnie nie mam nic. Ale spróbujemy zrobić na mokro, więc użyję sobie właśnie pędzla, którego spryskam trochę tą mgiełką. Nie, w sumie to użyję tych różowych, bo jestem bardziej ciekawa. O, wow!
stanowczo przesadziłam, ale to jest tak mocne. Szkoda mi, że kamera po prostu nie oddaje tego, jak to wygląda w rzeczywistości. Może tutaj trochę bardziej widać, ale naprawdę jest to bardzo różowe i mega się świeci. Minimalnie widać. Naprawdę, uważam, że jest urocze. Ja dostałam tylko właśnie jedno, ale wiem, że jest o wiele więcej tak samo tych serduszek i diamentów. Jeszcze tak mówię, nie wiedziałam, ale jest o wiele więcej tych kolorów serduszek. A teraz czas na wyczekiwaną paletę rozświetlaczy. Opakowanie jest chyba... Nawet nie wiem, z jakiego materiału jest to. O, wow, jest na magnesik. Także naprawdę fajnie, nie wiedziałam, że jest na magnesik. Bardzo ładnie moim zdaniem to wygląda. Zobaczcie sobie w sumie z bliska. Oczywiście, jeżeli jesteście ciekawi wszystkich rozświetlaczy, jak wyglądają na policzku, to zapraszam was w sumie na Instagram. Codziennie będę malować się z rana przed szkołą innym rozświetlaczem. I wam będę po prostu pokazywać, jak to wygląda. Także zapraszam na mojego Instagrama Julia Kostera. No i oczywiście lecimy ze swatchami. Tutaj widzę, pierwszy jest taki. Tutaj mamy strasznie dużo brązowych, a w ogóle różowe rozświetlacze. Tutaj jest taki jeden różowy. Typowy jest jak różne policzki. To wydaje mi się, że będzie mógł mi spokojnie zastępować róż. I tak, pierwszy rozświetlacz, jaki jest na samej górze, czyli ten, wygląda tak o na paluszku. Tak wygląda ta pantera tutaj, co jest. Jest taka naprawdę złoto-brązowa. Tak wygląda ten biały, a tak ten różowy. Wydaje mi się, że one są minimalnie mniej napigmentowane niż te serduszka i ta mini czekoladka, ale też są w sumie w porządku. To są te dwa, gdzie jest tutaj ten przekrojony, co wziąłem sobie na dwa palce i tak to wygląda. To tyle, jeżeli chodzi o rozświetlacze. Tutaj już zakończyliśmy ten temat, a Revolution ma naprawdę wielkie pole do popisu niemniej. Przejdźmy do takich innych rzeczy. Dobra, dostałam 4 paletki czekoladki, których nie widziałam jeszcze w ogóle w sklepach. Znaczy na stronach internetowych mi się wyświetlało, ale w sklepach ich nie widziałam. W sklepach są takie standardowe. Ja sama mam jedną właśnie taką paletkę czekoladkę, tylko że mam taki chyba jakiś jeden ze starszych modeli. Kupiłam ją jakoś mniej więcej 2 lata temu. Miałam taką pomarańczową, tutaj mam wkleję zdjęcie. Nawet nie wiem, gdzie ona w tym momencie jest i czy jeszcze ją mam. Ale w każdym razie, pierwsza paletka wygląda strasznie podobnie do tego jednego z serduszek, a mianowicie tego. Jest też taka właśnie pomarańczowa, to się nazywa Chocolate Rose Gold, czyli no taki rose gold, taki po prostu różowe złoto, o, tak to się nazywa. I z tyłu mamy narysowane, jak to wygląda, prawda, te wszystkie kolory, znaczy wydrukowane w sumie, nie narysowane. Ale ja sama jestem ciekawa, bo jeszcze jej nawet nie otwierałam, otwieram ją pierwszy raz. Po otwarciu oczywiście na górze lusterko, na dole mamy kartkę z nazwami cieni, położoną na nich, czyli cienie generalnie nie są podpisane, tylko jest kartka. Bawi mnie jeden, jest napisane Touch Me, tak się nazywa jeden właśnie z kolorów. Kolory wyglądają tak, widać, że mają naprawdę, o, w ogóle w dodatku jest jeszcze taki właśnie aplikator. Kolory naprawdę widać, że mają pigment, szczególnie te tutaj błyszczące, pokażę wam przykładowy jeden, który mi wpadł tutaj w oko teraz. Tak jak mówiłam, jest pigmencik. Wow, tak wygląda ten cień. Super moim zdaniem, tylko że wydaje mi się, że nie ma sensu swatchować każdego cienia po kolei, więc będę wam pokazywać mniej więcej po jednym z każdej paletki, takiego najbardziej interesującego moim zdaniem. Kolejna paletka jest taka, wy już ją przed chwilą wyciągnęłam, bo stwierdziłam, że nie będę się męczyć, bo musiałam wszystkie filmy, co teraz nagrałam, przerzucić na komputer, bo niestety mi się pamięć w kamerze skończyła. Kolejna jest właśnie taka złoto opakowanie, no i oczywiście paletka wygląda tak samo jak tamta, tylko że tu jest złoto i matowe, to nie jest takie już lustrzane, a kolorki, jestem sama ciekawa, jak to będzie wyglądało. Tutaj są takie typowo ciemne w sumie kolory. Takie typowe brązy. To mi się wydaje, że to jest taka paletka na jakieś wyjścia bardziej. Taka typowo wyjściowa. Bo ma dużo takich w sumie uniwersalnych kolorów. Taki jakiś żółty, złoty, pomarańczowy. Ale najbardziej przypadł mi ten tutaj. Jaśniutki. Bo ma takie jakieś drobinki w ogóle niebieskie. I jestem ciekawa, jak wygląda. A nie, w sumie to taki w sumie jest biały. A ten drugi tutaj na, po drugiej stronie. Tak to wygląda, te dwa. A ten wziąłam, stwierdziłam, że muszę po prostu go zobaczyć. To jest kolor, który nazywa się, już wam mówię, Golden. I jest taki niby złoty, ale jednak wpada w taki brązowy, mi się wydaje. Jak ja tą rękę wykrzywiam, Boże, ale tak właśnie wygląda. Kolejna paletka typu czekoladka. Ta kojarzy mi się z takim Halloween w sumie. Ta pomarańczowa czekoladka, te brązowe. To się nazywa z kolei Chocolate...
Chocolate Orange i takim było opakowaniu pomarańczowym. Z tyłu na każdej paletce mam oczywiście pokazane, jak to wszystko wygląda w środku, ale ja wolę widzieć na własne oczy i otwieramy. To chyba będzie moja ulubiona paletka. Wow! Teraz na jesień to będzie moja po prostu, nie, hit. Ja po prostu zaczynam malować z powrotem powieki. I również mamy nazwy tych kolorków, a one wyglądają tak. To jest taka typowa jesienna paletka. Po prostu jedno wielkie wow. Naprawdę ja bardzo lubię pomarańcze, jeżeli też jesteście fanami pomarańczowych cieni. Popatrzcie na ten. To jest taki żółto-pomarańczowy, typowo pomarańczowy. Mega mi się podoba. Już po prostu pokochałam ją, kiedy tylko zobaczyłam. Tak one wyglądają, no typowo jesienne. Dobra, te dwa to są typowe maty. Pierwszy to jest Silky Smooth. Tutaj obok jest od razu orange. Ja bym bardziej powiedziała, że to jest taki czerwony. Taki naprawdę dość, taki rudy praktycznie. A ostatni to jest Chocolate Orange i on jest taki lekko się, tak lekko się błyszczy w sumie. Jeżeli chodzi o swatche, to już wyginam te ręce, także hit, ale tak one wyglądają. Powiem wam, że kamera nigdy nie oddaje tego, jakie coś jest cudne w rzeczywistości, ale naprawdę ta paletka to po prostu moim zdaniem jest wygryw i jeżeli też jesteście po prostu fanami pomarańczowych cieni, to jest taki typowy must have na jesień, naprawdę. No i paletka, która nazywa się Violet, czyli no... fiolet. I jest ona taka sama jak ta pomarańczowa, tylko że jest właśnie z tej fioletowa. Jej oprzyszą otwierałam, ponieważ zrobiłam sobie taki makijaż oka, który teraz będziecie mogli zobaczyć. Ale tak, tutaj jest inaczej, ponieważ kolory są po prostu już podpisane i wydaje mi się, że to jest w sumie najlepsze rozwiązanie, że po prostu pod kolorem już jest nazwa, jak widzicie już tutaj ten jest podotykany, ten też i ta paletka również jest cudowna, do brązowych oczu najbardziej podobno pasują fiolety, nie wiem, możecie sami ocenić, czy to pasuje. Okej, więc tak, ja nie jestem profesjonalistką, makijaż robię for fun i... teraz zobaczcie taki mini, krótki, szybki poradnik, jak zrobiłam taki makijaż. Możecie dać znać, co o nim sądzicie, czy wam się podoba, czy nie. A tymczasem macie tutaj ten filmik, a ja lecę z ostatnią paletką. Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul, you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down the fire away. But I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. To the ground, what goes around comes around. You won't put the flame out, you can't get to me. Say what you wanna say, go take it all. Ostatnia paletka jest znowu taka typowa, jak to się nazywa? Taka typowa holo, tylko że taka różowa holo, nazywa się Angel Heart, czyli anielskie serce, już to kiedyś widziałam, to jest na którymś z rozświetlaczy. To jest ten rozświetlacz, ten taki właśnie ładny holo. Nazywa się identycznie ta paletka, ale kolory na rozświetlaczu są inne i ja jeszcze w ogóle nawet nie otwierałam. Znaczy z tyłu są pokazane kolory, ale ja nigdy nie wiem, czy to jest mat, czy to jest taki błyszczący, czy to jest dobrze napigmentowane. Więc teraz otwieramy. Wow! Nie no, nie wierzę, po prostu kolory jakie są na odwrocie strasznie się różnią. Po prostu wyglądają gorzej moim zdaniem niż jak to wygląda w rzeczywistości. Spójrzcie na to. Wow, normalnie, o Boże, jaki to ma pigment. Wow, żadna z czekoladek nie miała aż takiego pigmentu, jaki ma ta paletka, jestem pod wrażeniem. Serio, widzicie to? Ja tutaj dosłownie praktycznie raz dotknęłam i tak to wygląda. Tutaj te kolory nie mają żadnych nazw, ale naprawdę ja jestem pod wielkim wrażeniem.
jaki pigment mają te kolory i naprawdę jeżeli szukacie jakiejś typowo różowej paletki, to moim zdaniem to jest naprawdę must have i wow! Teraz pokażę Wam pomadki, jakie dostałam, a dostałam 3 i wszystkie są takie metaliczne. Ta biała pomadka, nazywa się ona Mermaid Lips, czyli takie syrenie usta i jak je nałożyłam, ona na pewno nie jest na co dzień i wydaje mi się, że efekt byłby ładniejszy, gdybym nałożyła pod spód jakąś na przykład różową pomadkę i ona była jakimś topem. Ja ją nałożyłam po prostu na czyste usta i efekt jaki miałam nie za bardzo mi się podobał i raczej ona na pewno nie jest na co dzień, ale to na przykład makijażu. Teraz na przykład było ostatnio Halloween, na Halloween czy na jakieś inne okazje, na karnawał, który będzie w lutym. Naprawdę uważam, że byłaby spoko, ale... Albo tak jak powiedziałam, takich jakichś specjalnych makijaży, ale tak na co dzień, no nie bardzo. Jako błyszczyk raczej by się nie sprawdziła, chyba że mówię właśnie, byłaby topem na jakąś pomadkę. Może wtedy tak. Druga z kolei pomadka to jest pomadka bardziej o takim różowym zabarwieniu. Myślałam, że ona będzie bardziej czerwona albo fioletowa, ma takie fioletowe drobinki. W sumie po części też była. Ona się nazywa z kolei Metallic Unicorn Lips, co oznacza, że metaliczne, jednorożcowe? Tak się odmienia? Wiecie o co chodzi. Usta i efekt jaki ona dała mi się naprawdę spodobał i wydaje mi się, że w sumie na co dzień, jeżeli ktoś lubi tego typu pomadki, byłaby okej. Uważam, że bardzo ładnie w sumie pasowała mi do tego makijażu, ale jednak lepiej się czuję w matach, więc nałożyłam inną pomadkę, ale ta naprawdę mi się podoba i mogę Wam polecić. Ogólnie opakowanie, w jakim to wszystko jest, ja naprawdę mogę za każdym razem komentować, że jest śliczne. Nakrętka jest tak... Nakrętka. Tak to się nazywa? No w sumie nakrętka jest taka brokatowa. W tych dwóch przypadkach jest praktycznie identyczna, bo jest taka fioletowa. Ta biała ma natomiast taką zieloną brokatową. Na każdej pomadce jest napisane I Love Revolution. I naprawdę moim zdaniem strasznie to jest designerskie. Także jeżeli ktoś jest fanem, tak jak ja, takich designerskich rzeczy, no to naprawdę te kosmetyki będą idealne. No i ostatnia, która się nazywa również Unicorn Lips, jest fioletowa, jednak myślałam, że będzie trochę bardziej fioletowa, ale i tak efekt jest w sumie bardzo ładny i te dwie pomadki podobały mi się chyba najbardziej, a jeżeli mam wymienić z tych dwóch jeszcze lepszą, to ta. Biała mi nie przypadła niestety, ale jeżeli Wy specjalizujecie się właśnie w jakimś takim artystycznym makijażu, coś tego typu, no to mogę Wam je spokojnie polecić. Ale to nie wszystko, ponieważ została jedna rzecz, którą w ogóle jak zobaczyłam, to się zdziwiłam w ogóle, że takie coś istnieje, że Revolution ma takie coś. A mianowicie lip balm, czyli balsam do ust. Nigdy czegoś takiego nie widziałam, nawet w internecie. Także idę umyć ręce i zaraz testujemy właśnie tą pomadkę. Ona generalnie jest o smaku blueberry, borówka? Nie, to jest borówka raczej. Julia i angielski. Także zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Bardzo fajny ma w sumie wygląd. Jest takim... i włosy są typową kulką, to jest taki w sumie trochę walec. Ale moim zdaniem wygląda równie spoko. Dobra, idę się umyć szybko i... Okej, zmyłam usta przy okazji, żeby móc sobie pomalować tutaj, żeby oczywiście nie pobrudzić pomadki, bo ja mam dużą zdolność zawsze do brudzenia pomadek pomadkami, które miałam wcześniej na sobie. O, wow, nie wiedziałam, bo generalnie opakowanie się błyszczy, a jeżeli chodzi o pomadkę, która jest w środku i opakowanie, to jest matowa i w dotyku taka jakby gumowa. Nie no, hit, a tutaj ma takie serduszko. A jakby ona w środku, uwaga. Co? Naprawdę, strasznie przypomina mi iOS-a, ale... A, ją się w taki sposób otwiera, że się przekręca raz i tak musi pstryknąć. O, to jest zamknięte. Ale pachnie pięknie. Od razu Wam mogę powiedzieć, że pachnie po prostu superowo. I teraz zobaczymy. Jest taka strasznie w ogóle... Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale się mega błyszczy w ogóle. To nie jest tak jak takie wszystkie pomadki, że są takie po prostu, ale już... Nie jak to teraz powiedzieć, jakby była na tym folia. Powiem Wam, że wygląda designersko. Pachnie bardzo ładnie. Usta owszem nawilża, ale już tego smaku na ustach nie czuję. Ale i tak uważam, że w sumie warto jest kupić sobie, chociaż przetestować, zobaczyć, bo może Wam podpasuje. Oczywiście każdy ma inne gusta, ale moim zdaniem opakowanie jest po prostu sztos. Wyglądem się zdziwiłam, naprawdę nie uważałam, że będzie tutaj takie śmieszne w sumie. Fajnie to wygląda, zabawnie dość i... Wracając już do filmiku, już lecimy na wykończeniu. Mam tutaj jeszcze paletę bronzerów, która wygląda tak samo jak paleta rozświetlaczy, tylko że ma bronzery. I w sumie bardzo mi się to przyda, bo jak widzicie, ja dopiero się uczę konturować. Nie komentujcie mojej plamy, która powstała z jakiegoś randomowego bronzera, który mam w domu. Ale paleta rozświetlaczy jest taka bielutka, natomiast bronzerów jest taka brązowa. Wyglądają identycznie, tylko tu jest napisane właśnie highlighter, a tutaj bronzer.
I to również ma magnes, ale w innym miejscu, ponieważ rozświetlacze ma na górze, tam ma coś na dole. Bronzery wyglądają tak, nie będę ich tutaj wam swatchować, ale powiem wam, że naprawdę jest duży wybór. Są ciemniejsze, jaśniejsze, jest tutaj taki bardziej wpadający w brąz, jest taki typowy kawa z mlekiem, więc wydaje mi się, że w tej palecie każdy by znalazł coś dla siebie. Oraz właśnie jest też taka panterka, co była w rozświetlaczach, i takie trzy kolorowe kółeczka, jeszcze właśnie z różem oraz takim bronzerem złocistym, tu jest taki. Na przykład tu jest ten złocisty. Ja się naprawdę mega cieszę z tych rzeczy. Oprócz tego dostałam również mgiełki utrwalające makijaż. Ja już testowałam swojego czasu mgiełkę z Golden Rose albo Sin Skin. Uważam, że są bardzo w porządku. Już nie powiem o wyglądzie buteleczki, bo jest po prostu piękna, ale żadna nie miała takiego jakiegoś specjalnego zapachu i w ogóle się zdziwiłam, bo nie sądziłam, że istnieją w ogóle mgiełki, które mają jakieś zapachy. W ogóle nigdy jakoś się tym nie interesowałam. A dostałam fixing spray o zapachu guava and rose, a drugi o zapachu green tea, przepraszam za mój angielski, czyli o zapachu zielonej herbaty, jest właśnie w takim zielonym pudełeczku, oraz guava and rose jest w takim różowym. Właśnie sprawdzałam, co to jest w sumie guava i to chyba też tak jest po polsku, więc guava i róża, nie wiedziałam o istnieniu, ale naprawdę, jeżeli mam porównywać obydwa zapachy, to bardziej podoba mi się ten i jak widzicie już jest troszeczkę użyta, bo już jej parę razy właśnie stwierdziłam, że użyję, żeby przetestować i zapach tej naprawdę mi się podoba. Jeżeli chodzi o tą zieloną herbatę, jest ona naprawdę bardzo cytrusowa i tutaj to w sumie zależy od was, czy lubicie takie cytrusowe zapachy. Ja tak średnio za nim przepadam, ale mogę wam ją w sumie też spokojnie polecić, ponieważ też super pachnie i naprawdę jestem w szoku, że są pachnące mgiełki do makijażu. Wow. Następną pachnącą rzeczą jest coś, również się zdziwiłam. Ja normalnie otwieram tą paczkę i się zastanawiam, boże, czy takie produkty w ogóle kiedykolwiek widziałam w sklepie. Ale dostałam perfum. Wow, naprawdę nie wiedziałam w ogóle, że Revolution ma perfum i ten perfum nazywa się Pink Dream, czyli różowe marzenie i pachnie naprawdę, moim zdaniem, super słodko. To jest przede wszystkim słodki zapach, więc tutaj zależy, czy lubicie. Jeżeli miałabym porównywać ten zapach do czegoś, to jest zapach podobny do takich, jakiś czas temu były strasznie popularne, takie mgiełki z Bershki. Bardzo podobny zapach, jednak wydaje mi się, że o wiele bardziej słodszy i bardzo mi się podoba. Ja uwielbiam słodkie zapachy, są, moim zdaniem, słodkie zapachy są takie typowo dziewczęce dla nastolatków, więc tutaj spokojnie wam mogę polecić. Jest przede wszystkim duży i wydaje mi się, że na długo starczy. Już wam powiem, ile ma. Ma 236 ml. Jak widzicie, jest duży. Jest w kształcie takiej tuby w sumie. Jeszcze takiego perfumu nie miałam. Z tego miejsca chcę jeszcze raz podziękować Revolution, ponieważ kosmetyki są naprawdę super. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał, że rozwiałam wszelkie możliwe wątpliwości na temat tego, jak wygląda na przykład jakiś rozświetlacz. Dajcie znać, czy tego typu filmy na moim kanale wam się podobają, czy chcecie więcej. A tymczasem dzięki, cześć i pa, i widzimy się w kolejnym odcinku.